Dzień dobry, w studiu minister w kancelarii, premiera Małgorzata Kidawa-Bułońska z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Premier Ewa Kopacz jedzie rozmawiać z górnikami. Czy będzie rozmawiać do skutku? Nie wiem jaki będzie przebieg tych rozmów, bo w, w, ostatnie dwa dni pokazały, że te emo, e, rozmowy są bardzo emocjonalne, bardzo trudne. Ja mam nadzieję, że pani premier wyjaśni górnikom, związkowcom, jakie są założenia tej koncepcji, że tutaj naprawdę chodzi o uzdrowienie branży górniczej i o to, żeby te osoby, które będą musiały zmienić kopalnię, miały zapewnioną pracę. I ten program rzeczywiście jest tak skonstruowany, że jest za zapewnione bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo pracy. Czyli nie ma mowy o żadnych ustępstwach, chodzi A tylko jak jak o przedstawienie to znaczy, programu. są rozmowy możliwe, że będą jakieś punkty, które będzie można przy i ja nie wiem, jak te rozmowy będą wyglądały. Nie wiem, co zaproponuje strona związkowa. Natomiast te rozmowy, które trwały przez ostatnie dwa dni, no widać było, że były podszyte bardzo dużą dozą emocji i nie zbliżały się w żadnym punkcie do, do rozwiązania problemu górnictwa. A nie rzeczywiście... ma pani wrażenia, że to było narzeczenie rządu? Te protesty, te niepokoje i właśnie te emocje? Nie, nie mam wrażenia, że to było narzeczenie rządu. To dlaczego rzeczywiście... górnicy czuli się niepoinformowani o, o, o ja powiem tak, tym, o co ich że tak. Problemy są w górnictwie, wiemy nie od dzisiaj. Strona rządowa od wielu miesięcy rozmawia ze związkowcami. Przecież te informacje o, o problemach także są ze strony związkowej. Może błędem było to, że jako pierwsi nie poznali związkowcy planu przygotowanego przez rząd. Ale... A no właśnie, a wcześniej mieli takie sygnały zarówno od pani premier, jak i jej poprzednika premiera. Mówiono Kuska, głównie o tym, na, na temat, że który... nie będą zamykane kopalnie, prawda? Bo chodziło głównie o zachowanie miejsc pracy. Związkowcy w tych rozmowach, głównie, i to jest naturalne, zależało mi na tym, żeby każdy górnik, który pracuje, nie stracił, swoje, nie stracił swojego miejsca pracy. I ten program restrukturyzacji to im zapewnia. Pani minister, pani mówi, że być może to było błędem. Na pewno było błędem, ale właśnie, czy to był błąd jakiś, błąd taki jakiś na zasadzie ktoś nie pomyślał, znaczy, czy, czy ja, chodziło ja, o to, żeby się pochwalić jakimś kolejnym, Ja powiem tak, zrealizowanym ponieważ, punktem? Ponieważ te rozmowy trwały ze związkowcami i to nie było tak, że nagle po paru miesiącach się spotkały przedstawiamy. Wydawało mi się, że to jest naturalne, że związkowcy wiedzą, w jakim kierunku to musi pójść. Rzeczywiście może oni także nie powiadomili swoich kolegów w kopalniach, że trwają prace nad, nad takim programem. Czyli być może winni są związkowcy? Nie, ja mówię, że gdzieś nie, nie, nie mówię, że są, tylko gdzieś na, na styku takiej przekazywania informacji popełniono błąd. No dobrze, ale czy związkowcy wiedzieli, że będą likwidowane kopalnie? Ja mówię, kopalnie nie są likwidowane, są wygaszane. I to jest trochę coś innego. Poza tym no, o całym Taki sam. Ale mówimy, nie, to jest zupełnie coś Mówimy o całym systemie górniczym w naszym kraju, który należy uzdrowić. Mówimy o tym, żeby każdy górnik pracujący na dole po zmianach, po restrukturyzacji miał zapewnioną pracę, a na, w naszym systemie nie można dokładać do kopalni, która jest nierentowna, ogromnych pieniędzy. Te cztery kopalnie, o których mówimy, o które to się, czy się taki bój, generują 75% strat całej kompanii węglowej. A czy pan minister, który mówił o pajacowaniu, dostaje co najmniej reprymendę? Nie byłam świadkiem tej rozmowy. Nie wiem, jak wyglądała jego wypowiedź i ja, była reakcją na jaką inną. Na pewno od ministrów wymagamy, żeby jednak byli bardziej wstrzemięźliwi w słowa. Chociaż słusza, sły, słysząc słowa z transwiązku, widać, że emocje na sali były bardzo duże. Szef kancelarii prezydenta... Zresztą Jacek... ja chciałam dodać, że, że strona rządowa po tych negocjacjach publicznie przeprosiła związkowców za te słowa. Ale ja pytam o pana ministra. Czy powinien zostać upomniany? To jest w gestii pani premier. Ja mówię, emocje były. Nie wiem, w jakim kontekście powiedział te słowa. Bo... No, A wziast... czy to nie był kolejny błąd, że był dosyć niski szczebel tej delegacji. Znaczy, ja nie wiem, czy to był niski szczebel, bo to są były osoby, które od dawna zajmują się problemami górniczymi, przygotowywały ten, ten program restrukturyzacji, czyli pod względem były <laughs> absolutnie kompetentne miały wszystkie upełnomocnictwa pani, pani premier wydaje mi się że na pierwszym szczeblu takich rozmów był to właściwy skład. Szef kancelarii prezydenta Jacek Michałowski zwrócił się z prośbą do pani premier. Zwrócił się z prośbą o wskazanie osoby, która w trybie pilnym przedstawi stanowisko rządu dotyczące programu naprawczego w górnictwie. To znaczy, że prezydent również miał duży niedostatek informacji ja w tej tak. sprawie. Pan prezydent ja to tak odebrałam, że przecież jeżeli przygotowujemy projekt ustawy i zależy nam na tym, żeby to był tryb pilny, ostatnią osobą, która swoim podpisem prowadza daną ustawę jest prezydent. Więc to powinno być równolegle prowadzone. Ja rozumiem, że prezydent na bieżąco chce być informowany. No, jak po, przebiegają znaczy, rozm <laughs> rozmowy z górnikami, jakie zmiany zostają prowadzone, jak to wygląda. To jest chyba naturalne. Rzeczywiście nie wiem, czy potrzebny był list, ale pan prezydent taką całą wiedzę otrzyma. A jak inaczej pan prezydent e, mógł Powiedzieć, że, że potrzeba mu informacji więcej, jeśli nie, Oczy przez wystosowanie na, listu? Mógł po prostu, nie wiem, zadzwonić do pani premier? Znaczy, tak? Na pewno pan prezydent, jako osoba, która podpisuje, powinien mieć tą wiedzę, jeżeli chcemy, żeby ten proces następował szybko. Prezydent decyduje, czy dany projekt zostaje przyjęty, czy zostaje skierowany do Trybunału ja, Konstytucyjnego i dlatego dobrze, ja żeby ja zresztą, wcześniej miał Odbiera to pani jako, nie wiem, rodzaj upomnienia? Nie, nie, nie. Jako końcu do mówi, współpracy. Że nie wiadomo, czy potrzebny był No nie, list. Bo, bo może to można było, bo ten list, bo sama forma listów wzbudziła tak wielkie emocje. Ja rozumiem no intencje prezydenta. No bo to jest dosyć niezwykłe. Ja rozumiem intencje prezydenta i z nim się w pełni zgadzam. I nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli nam zależy prezydent, powinien być bardzo dobrze informowany. Bo takie listy to są stosowane, jeżeli ludzie mają ze sobą ograniczone kontakty. Znaczy, tak, powiem tak. Takie listy w kontaktach między instytucjami są stosowane i są naturalne, bo musi być ślad prowadzenia rozmów, ale nigdy nie budzą takich emocji, jak wzbudził ten list, a ja rozumiem, że intencja pana prezydenta była zupełnie inna. A czy jest możliwość istotnej zmiany planów rządu co do restrukturyzacji górnictwa? A czy. Plan polega na tym, żeby uzdrowić górnictwo, żeby produkcja polskiego węgla była opłacalna. Ten program powstał po wielu analizach i wydaje się, że jest optymalny. Może w jakiś punktach, w negocjacjach będzie można coś zmienić, ale ja dzisiaj tego nie boję, bo nie wiem jakie są propozycje z drugiej strony. To był optymalny plan, gwarantujący, że osoby pracujące... Na, w górnictwie nie stracą pracy te, co pracują na dole, a pozwoli to, żeby nasza branża górnicza została uzdrowiona. No nie może być tak, że co do każdej tony węgla dokładamy kilkadziesiąt złotych. To, to nie jest wtedy rentowne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta zaapelował do prezydenta Komorowskiego o weto, a przede wszystkim o zapowiedź tego weta. Z kolei Żony górników oraz pracownicy administracji w kopalniach jadą do prezydenta, spodziewają się spotkania dzisiaj. O dziesiątej z panem prezydentem. Jak pani to odbiera? Taki... To znaczy, że, to, że żony górników jadą do prezydenta, dla mnie to jest naturalne, bo dla, dla tych osób prezydent jest tą osobą, do której mogą się zwrócić, jest, jest gwarantem prawa w naszym kraju i prezydent na pewno wysłucha tych, tych wszystkich uwag, ale to nie jest tak, że prezydent zmieni reformy w naszym kraju, czy, czy powie, że nie należy tego robić. No tak, ale jeżeli, jeżeli tu jest takie wezwanie, żeby zapowiedział Ale to... no, przepraszam, ale to mówi opozycja, który ja ostatnio rozmawiałam z panem posłem Wrócińskim, przepraszam, z panem posłem Właszczakiem w jednym z programów, którego jedyną receptą na uzdrowienie górnictwa było podniesienie płacy na kierownictwa w kopalniach. No jeżeli to jest taki pomysł, to rzeczywiście daleko z tym nie zajedziemy. Czyli niczego nie osiągnie opozycja, jeśli chodzi o pana prezydenta, tak pani Ja pan, jestem przekonana, że pan prezydent będzie stał na straży tego, żeby rozwiązywać problemy, korzystnie rozwiązywać Problem w naszym kraju, a wszyscy zdajemy sobie sprawę, i tutaj no, nie, ma, nie ma osoby, która powie, że, że możemy odkładać problemy kopalni na, na, dalszy, na dalszy czas. To trzeba zrobić tu i teraz. I w grę wchodzi bezpieczeństwo 50 tysięcy osób zatrudnionych w branży górniczej. Tu, do tego zależy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Ten system musi być sprawny i funkcjonalny. Z kolei Janusz Polikot oczekuje od prezydenta jasnej deklaracji, czy jest on za sprzedażą bez recepcji. Ty, e, pigułki dzień po, a wcześniej na Twitterze e, napisał także, że bardzo się dziwi, że w tej sprawie nie było stanowiska i prezydenta i pani premier Kopa. Czy debata w tej sprawie powinna sięgnąć najwyższych szczebli władzy? Jest, to jest zadanie dla ministra zdrowia i takie rozporządzenie powinien wydać, wydać minister zdrowia. To nie jest zadanie ani dla, dla pani premier, ani dla pana prezydenta. To jest w kompetencji ministra zdrowia. Jak jest, jakie jest pani prywatne zdanie? Powinna być bez recepty ta pigułka? Ja czy uważam, nie? że tak. Skoro w całej Unii jest dopuszczona, oczywiście każdy kraj ma prawo podjąć własną decyzję, ale skoro Unia wyznacza, że to jest bezpieczny i nie zagraża życiu, dlaczego nie? Pani minister, a kiedy trafi pod obrady rządu projekt dotyczący in vitro? Czy to nastąpi w tej kadencji? W tej kadencji na pewno jest już ten projekt przygotowany przez ministra Rukowicza prawdopodobnie miał być skierowany już do konsultacji. Także po zamknięciu konsultacji trafi na posiedzenie Rady Ministrów i wtedy trafi do A dlaczego to trwa tak długo? Bo zdaje się, że w 2013 roku, tak mniej więcej w połowie, Komisja Europejska pozwała nas do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za nieuregulowanie zasad przechowywania m.in. ebionów. to tak długo, bo to już jest kolejna próba podchodzenia do rozwiązania tego problemu. Dlatego, że ten projekt i sprawy związane z in vitro budzą w naszym kraju tak ogromne, tak ogromne emocje. To jest te, temat, który właściwie za każdym razem, kiedy tylko pojawia się zapowiedź złożenia kolejnego dokumentu, są w sejmie ogromne emocje i społeczeństwie. Więc, więc te prace nad tym trwały tak długo, żeby znaleźć projekt, który mam nadzieję zdobędzie większość w parlamencie. Czyli było, były urabiane stanowiska? Były jakieś debaty? Ja mam wrażenie, że debata na temat in vitro przez ostatnie nawet nie 4-5 lat. No właśnie się w wydaje, że ona, ona wygasła jakiś no, czas temu. Ona, ona zawsze pojawia się mocniej, kiedy dany projekt się pojawia, ale ta debata była i w Sejmie, i w mediach, i wydaje mi się, że jesteśmy w zupełnie innym punkcie niż byliśmy 5 lat temu. A jak pani ocenia wystawienie przez SLD kandydatury pani Magdaleny Ogórek na prezydenta? Znaczy... Yy, bardzo lubię panią Ogórek i bardzo ją cenię, ale wydaje mi się, że SLD nie ma pomysłu na, na kandydata na, na prezydenta, bo jednak prezydent to jest uko takie ukoronowanie. Kariery polityczne to jest osoba z dużym doświadczeniem powinna być politycznym. To nie jest osoba, która może iść na to stanowisko i uczyć się dopiero polityki, a pani Ogórek z całym szacunkiem jeszcze w polityce nie funkcjonowała, nie była nie działa ani w administracji rządowej, samorządowej, ani parlamentarnej. Będąc kandydując na fotel y, prezydenta, już tę wiedzę powinno się mieć zdobytą. To nie jest czas na to, żeby przez kadencję prezydenta uczyć się tego. No dobrze, ale to jest dobrze dla kandydata y, popieranego przez Platformę Obywatelską, który jeszcze nie ogłosił, że będzie się ubiegał o reelekcję, czyli Bronisława Komorowskiego? A czy każdy kandydat i, ka i każda kampania, w zależności od tego, jak będzie praca prowadzona, jest przez nas traktowana bardzo e, poważnie? Bo. Tylko ktoś, kto nie, nie patrzy na swój kąt kandydatu jest taki bardzo butny, no, może przegrać. Każdy kandydat niesie ryzyko, ale nie sądzę, żeby to było bardzo wielkie zagrożenie. Ja nawet mam wrażenie, że samo SLD nie jest do końca przekonane do swojej kandydatki. I na koniec, a jeśli PSL wystawi kandydata, a wystawi, to, to jest dla pani, będzie to dla pani rozczarowanie? Nie, dlatego, że każde ugrupowanie jednak pokazuje to historia, powinno wystawiać swego kandydata, bo wtedy mu łatwiej budować, budować działania struktur, łatwiej tworzyć program, łatwiej buduje się wizerunek partii, jeżeli partia w kampanii nie wystawia swego kandydata, na najczęściej na tym traci. Dziękuję bardzo, minister w kancelarii. Premiera Małgorzata Kitawa-Błońska, Beata Michiewicz. Do usłyszenia.